Uwaga. Dzisiejszy odcinek nie jest przeznaczony dla gentlemanów, ponieważ będziemy rozmawiać o pieniądzach, o tym jak zarabiać na muzyce nie będąc gwiazdą i czy pasję można przekuć w zawód. Siemanko, witajcie w Nowym Roku, słuchacie najwykwintniejszego podcastu o produkcji muzyki na całym globie. Naprawdę, nie żartuję, to jest najwykwintniejszy podcast ogólnie z wszystkich podcastów, bo sobie taką nadałem nazwę i witam was w moim królestwie Live Act. w Nowym Roku. Chciałbym wam życzyć wszystkiego najfajniejszego, najlepszego i żeby było jeszcze lepiej niż w poprzednim roku, żeby muzyka była jeszcze lepsza i żebyśmy mogli my wszyscy wychodzić z nią jeszcze szerzej i czerpać z tego jak najwięcej radości, ale nie tylko z muzyki, tylko ze wszystkiego, co, na, co, co po prostu dotyczy naszego życia, żeby było jeszcze lepiej. I mam nadzieję, że, że tak będzie, aczkolwiek wiadomo, czyją matką jest nadzieja. Mam nadzieję, mam po raz kolejny mam nadzieję, że w tym razem tak nie będzie. I myślę, że dobrze się składa, że zaczniemy ten rok od pieniędzy, od zarabiania. Wiemy, że dżentelmeni nie mówią o pieniądzach podobno, ale czemu by o tym nie mówić i nie podzielić się swoimi doświadczeniami? Bo wcale nie jest tak, że trzeba być wielką gwiazdą, żeby zarabiać na muzyce. Ja nią nie jestem, nie byłem i na razie się nie zanosi, żeby było, a tak się składa, że od siedmiu lat udaje mi się zarabiać na muzyce. I w tym wypadku, udaje słowo, jest moim zdaniem złe. Bo tak naprawdę wszystko kosztuje pracę. Kosztuje pracę, może to brzmi bez sensu, wymaga pracy, żeby zwróciła, zwróciło się to. Czyli trzeba zainwestować odpowiednią ilość pracy, nie wiem jaką, bo to dla każdego inną, ale trzeba konsekwentnie podążać wytyczoną ścieżką, czyli mieć wyznaczony jakiś cel na początku. Że chcemy zacząć zarabiać z tego. Nie za wszelką cenę, żeby się sprzedać diabłu, tak zwanemu, cokolwiek by to nie znaczyło, ale żeby robić to, co lubimy, jak najlepiej i szukać miejsc, gdzie można to zmonetyzować. Bo jest naprawdę bardzo dużo dzisiaj sposobów dzięki internetowi i można bez wychodzenia z domu zmonetyzować tę muzykę i zacząć z niej zarabiać, ale chodzi mi o takie zarabianie nie dorywcze, tymczasowe, tylko stały dochód, który pozwala nam się z tego. Go utrzymywać. I podzielę się dzisiaj swoimi doświadczeniami na ten temat. Przedstawię Wam sposoby, metody, jakie znam i, i wiem, że działają i pozwalają zarobić, ale na początku chciałbym powiedzieć rzecz ważną, że to nie jest tak, że od razu można zacząć zarabiać na muzyce, że to jest po prostu pyk. To, to jest tak, yy, tak proste i, i tyle. Wymaga to pracy, to już powiedziałem ale też trzeba mieć podejście biznesowe i myśleć, gdzie można e, popchnąć swoje produkty, swoje usługi tak naprawdę, żeby móc z tego zarobić, ale też robiąc to, co nam się najbardziej w tym wszystkim podoba. Oczywiście na początku pewnie na jakiś czasem ustępstwa się idzie, ale wraz z wypracowaną marką możemy pozwolić sobie na więcej i przebieranie w tych ofertach, nazwijmy to bo co trzeba zrobić, żeby móc zarabiać na muzyce? Przede wszystkim trzeba dostarczać dobrej jakości usługę, czyli mieć takie podejście biznesowe, w którym wiemy, że to, co dostarczamy, jest naprawdę dobre i wiemy, że ludzie tego potrzebują. No bo gdy będę chciał dostarczać bity, na przykład hip hopowe, takie, na których nikt nie rapuje, no to prawdopodobnie będzie ciężko mi zarobić w ten sposób. No, chyba że znajdę kogoś, komu się to naprawdę spodoba. Ale też mi nie chodzi o to, żeby się naginać za wszelką cenę i, i robić pieniądze dla samych pieniędzy, no bo jednak muzyka to mimo wszystko jest biznes, ale też jest nadal to jakaś sztuka i chęć wyrażania siebie. Ale mm, kiedy robimy zlecenie dla kogoś, no to to jest często wykonywanie zawodu. Możemy to lubić, możemy tego nie lubić, się z tym rzeczywiście zgadzam i najfajniej byłoby robić te gałęzie, które nam dają najwięcej satysfakcji i tego wam życzę, że się każdemu uda. Czyli trzeba mieć na początku podejście biznesowe, myśleć, gdzie jaki moment można zmonetyzować, przekuć w pieniądze, bo to jest bardzo ważne, bo często o tym nie myślimy, robimy coś i tak naprawdę uciekają nam pieniądze, mimo że moglibyśmy na tym zarobić i tak naprawdę wiele z tych momentów, które wam dzisiaj pokażę momentów, to brzmi jakbyśmy poszli do Amaro i tam on podaje te momenty swoje. A propos, ktoś był z was w Amaro i, i, i coś jadł? Jak tam jest? Spoko, bo bym chętnie się wybrał zobaczyć. Dobra, koniec tej dygresji. O, Ale Amaro to też w konsekwencji pieniędzy, bo nie mało tam trzeba wydać i może po tym odcinku będzie ktoś z was w stanie tam wydać pieniądze, ale pewnie lepiej byłoby fajniej kupić sobie jakiś nowy sprzęt. Czyli zaczniemy od tego, o czym dużo stosunkowo wiem, czyli o sprzedawaniu bitów. Sprzedawać bity można w wieloraki sposób, i to jednak w dużej mierze tyczy się producentów hip-hopowych, około hip-hopowych. Możemy je sprzedawać przez internet za pomocą takich stron jak Beatstars airbit.com, ale też jest wiele grup na Facebooku polskich, ja teraz wam nie wymienię, bo nie znam, ale jak ktoś zna, to może wpiszcie w komentarzach na dole. I tam można sprzedawać swoje bity. BitStars jest takim spoko narzędziem, że wrzucamy tam swoje bity, produkcje i można je sprzedawać na zasadzie licencji. Czyli nie sprzedajemy raz bitu, tylko ten jeden bit może zostać sprzedany 100, 200, 300, 400, 500 razy Bądź oczywiście też zero. Czyli sprzedajemy licencje, różnego rodzaju licencje. Na przykład licencja do 10 tysięcy odsłon może kosztować 25 dolarów. I tak możemy 100 razy to sprzedać. Czyli 25 dolarów razy 100 to jest 25 tysięcy dolarów. Dobrze myślę, dobrze liczę. Eee, razy 100 to tysiąca dolarów. Sorry, przeliczyłem się trochę, ale to nadal jest jakaś sensowna kwota. I mam oczywiście na swoim kanale jakieś filmy na ten temat. Jak nie zapomnę, to wrzucę linki w opisie. Ale jak wpisze, wpiszecie u mnie na kanale Beatster czy coś w tym stylu, to na pewno znajdziecie informacje na ten temat. I to jest naprawdę spoko rzecz takie licencyjne sprzedawanie bo to pozwala nam sprzedawać ten sam produkt wielokrotnie. Czyli łatwo jest robić skalę. I marże, czyli podstawa biznesu, no bo mamy skalę bądź marżę. Skala to ilość sprzedanego produktu, a marża, no to załóżmy, coś zrobiłem za 10 zł, a sprzedałem za 100, no to miałem 90 zł marży, czyli stosunkowo dużo. Jeżeli bym na przykład zrobił coś za 100 zł, a sprzedał za 600 zł i miałbym 500 zł marży, no to już nie muszę w wielkiej skali robić, żeby to rozsądnie sprzedać. A jak mam na przykład produkt, w którym zysk mam 5 zł, ale sprzedam go 1000, no to już mam 5000 zł zysku. To są dwie takie podstawowe sposoby roz, roz, powiększania biznesu, czyli skala bądź marża. W Bitstarsach można iść w skalę, ale też i w marżę. Ale w marżę bardziej będziemy szli, kiedy sprzedajemy bit bezpośrednio raperowi. I w tym podejściu. Troszeczkę się to różni od bit starsowego, ponieważ w bit starsowym trzeba zbudować jakąś markę. I to jest właśnie to wszystko, co w biznesie. Mimo wszystko potrzebujemy marki. To nie jest tak, że jak zrobi bit, to on się po prostu sam sprzeda. My musimy go zareklamować. My musimy znaleźć sposób na to, żeby dotrzeć do potencjalnych klientów, a w tym wypadku potencjalnymi klientami są raperzy. Czyli e, musimy. Szukać z nimi kontaktu, dodawać konsekwentnie nowe bity, odzywać się, pisać do raperów, wysyłać im paczki. Jeżeli chcecie, żeby jakiś raper, przynajmniej miał chęć z wami współpracować, to nie ma sensu wysyłania jednego bitu. Przygotować paczkę dziesięciu, pięciu bitów. 15, ale też nie 100, bo to każdego przytłoczy i nie będzie w stanie przesłuchać, ale tych naprawdę, naprawdę, Waszym zdaniem, najlepszych i co najważniejsze, nie ma sensu wysyłania wszystkim raperom tych samych bitów, ponieważ nie każdy potrzebuje takich samych bitów. Niektórzy raperzy, czy większość, przynajmniej takich sensownych raperów, ma jakiś swój styl, w którym się porusza w kwestii brzmienia bitów. Więc trzeba. Mm, pomyśleć, okej, okay, mam tutaj, dajmy na to, pz -a. to co on by mógł potrzebować, jeżeli w ogóle by potrzebował od nas paczek bitów oczywiście, to myślimy sobie, co on by tu potrzebował, w jakim stylu, w jakim brzmieniu, e, żeby jakoś starać się nie to, że dopasować na siłę, bo też może coś zaskoczyć takiego rapera, ale raczej oscylować w jego stylu, czyli w, no, dostosowujemy usługę w jakiś sposób do klienta. Tak trzeba o tym myśleć. Brzmi to często może brzydko w kontekście muzyki, ale tak to wygląda. I to jest podstawowy sposób. I na tym można zarabiać, na samych beatstarsach naprawdę można sensownie się utrzymać, bo jeżeli będzie się konsekwentnie regularnie dodawało nowe bity, rozwijało tę ten, ten swoją gałęź sprzedaży bitów, robiąc kanał na YouTubie, o kanale na YouTubie też wam powiem, jako wielce doświadczony YouTuber, powiem wam jakie są stawki, przynajmniej w Polsce orientacyjnie, to trzeba zbudować jakiś kanał sprzedaży e, tych bitów. I na starsach. Lekko budując, mi się udawało swego czasu, ja już tego nie robię, dawało mi się do 2000 około dolarów miesięcznie wyciągnąć, sprzedając bity tam. Jest to do wykonania i na pewno dużo więcej się da, ale po prostu nie było to coś, co mi dawało większą satysfakcję, i tak naprawdę umarło w moim wypadku śmiercią naturalną. No dobra, to omówiliśmy ten temat. I przejdźmy może sobie do YouTube. Bo tak samo można zarabiać na kanale YouTube, ale nie tylko i wyłącznie, właśnie. Po prostu z odsłon, swojej muzyki i nawet nie będąc jakimś wielkim gwiazdorem, już można zacząć zarabiać jakieś pieniądze. Jako dodatkowe źródło dochodu. Że nawet te bity, które sprzedawać chciałbym, z, z, to można wrzucać na YouTube. Czy robić jakąś muzykę, która będzie dostępna na YouTube, ale i nie tylko na YouTube, tylko na wszystkich platformach streamingowych. I o streamingu zaraz wam powiem, ale na razie się uczypiłem tego YouTube'a, to zakończmy sobie tą... Sprawę. Żeby zacząć zarabiać na YouTube, trzeba mieć minimum 10, 1000 subskrypcji i ponad 4000 godzin oglądania filmów w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Na początku stosunkowo dużo, ale jeżeli na przykład uda się około 100 tysięcy wyświetleń, w moim przypadku 100 tysięcy wyświetleń pora pozwala w tym momencie zarobić około 600, nawet. Około 600, czasem 500 do 700 złotych z samych wyświetleń. 100 tysięcy na muzykę nie jest to jakoś bardzo dużo, ale też oczywiście nie jest mało, więc nie są to jakieś ogromne pieniądze. Ale każde te źródło pozwala nam dywersyfikować dochód, bo to też jest ważne w przypadku robienia jakiegoś biznesu, żeby w miarę możliwości mieć jakieś dodatkowe źródła dochodu, które. Powiększają nam ten koszyk i, i źródła, z których wpada. No bra, tu wpadło 500, tu 10 tysięcy, tu 1000 i się zaczyna tak kumulować. Mimo, że, a co najlepsze, że taki YouTube mimochodem może chodzić, kiedy wrzucamy swoją muzykę. Oczywiście trzeba mieć jakąś tam w miarę odpowiednią ilość słuchaczy. I tutaj przechodzimy teraz do streamingu, który mimo wszystko jest lepiej płatny. I jak uda nam się wejść w jakieś playlisty, to. Daje to jakieś dochody, i tutaj też tak samo można byłoby wrzucać bity, ale to, to jest nasza też kreatywność, co wrzucimy na Spotify. Oczywiście musimy mieć do tego prawo. Mam u siebie na kanale film, w którym wyjaśniam dokładnie, jak wrzucać muzykę na Spotify i na wszystkie platformy streamingowe. Możecie sobie wpisać na pewno jak dodać muzykę na Spotify, korzysta się wtedy na przykład ze strony Distrokid, płaci się 20 dolców za rok i wtedy możemy dodawać swoją muzykę pod swoim pseudonimem, nazwą i zarabiać 100% hajsu z tych wszystkich platform streamingowych. Ja na przykład jak swoją muzykę mam, bo mam też takie konto ze swoją muzyką, której tam jest kilka takich moich jakby kawałków, to wiecie, że tam jest po około 300-400 odsłon e, e, miesięcznie to jest bardzo mało, bo ja w ogóle w to nie idę. W sensie, tylko mówię o jednej gałęzi takiego Spotify'a mojego, to tam już na przykład udało mi się zarobić mimo właśnie bardzo śmiesznych ilości. Ileś tam dolarów. Już teraz kurczę nie zapisałem, to nie pamiętam. Ale stawki wyświetleń mniej więcej wyglądają tak, że na Spotify za 100 tysięcy wyświetleń można mieć około 400 dolarów. Czyli przy obecnym kursie, no to jest tam z 1500 chyba złotych mniej więcej. I o ile się nie mylę, jaki kurs jest dolara? 3,9, 3,8, coś takiego, nie? Na Apple Music 1000 dolarów, czyli znacznie więcej oni płacą. A na Tidalu 2800 dolarów. Co już jest całkiem fajną sumą. Więc kumulując te wszystkie e, źródła, możemy mieć. Jakiś tam sensowny dochód. I oni płacą niezależnie od iluś tam wyświetleń, więc kolejne jakieś źródło dochodu, które możemy wykorzystać. I nawet wiecie, że można wrzucać bity po prostu do, na Spotify do słuchania. I są ludzie, którym rzeczywiście udaje się z tego zarabiać. I jak w pewnych momentach się wejdzie w Spotify na jakieś playlisty, to naprawdę może się zrobić samograj. Ale to już jest też oczywiście temat na inną kwestię, bo nawet są takie rzeczy, że ludzie robią muzykę na przykład Study Music, lo-fi music, czy jakieś takie różne rzeczy, że to nie jest taka stricte muzyka, jako jakiś artyści, tylko ktoś wpisuje właśnie na przykład muzyka do nauki i sobie słucha playlist na Spotify. I, i, i tak naprawdę robiąc taką muzykę troszeczkę użytkową, możemy dojść do tego, że będziemy. Zarabiać na tym, nie? Ale to są takie dosyć oczywiste rzeczy. Teraz chciałbym wam opowiedzieć o sprzedaży muzyki na serwisach stokowych. To jest tak zwane sync licensing i to jest coś takiego, że jest tam gotowa muzyka do filmów, do reklam, do filmów na YouTube, czy do wykorzystania w jakiś komercyjny, przeróżny sposób. Czyli na przykład wyobraźcie sobie taką sytuację. Nagraliście film na YouTube 3-minutowy i potrzebujecie. Na przykład reklama jakiegoś produktu. Nagra nagraliście reklamę Head and Shoulders. Wiem, że brzmi to w tym momencie dosyć absurdalnie, ale to nie jest istotne i potrzebujecie muzyki pod ten, pod ten film. Wiem, że moglibyście stworzyć, ale uznajmy, że nie jesteśmy. Nikt z nas nie jest muzykiem i słuchamy tego podcastu dla przyjemności. No i potrzebujecie jakiegoś podkładu. To wchodzicie na taką stronę, i tam są gotowe podkłady, które kupujecie za odpowiednią kwotę, wybierając jakieś odpowiednie licencje, i możecie wykorzystać ten pobrany utwór w tym filmie. I są takie strony jak na przykład artlist.io premiumbeat.com, audionjungle.net, pont5.com, cdbaby.com. I tam nie jest to tak łatwo też dodać często do, nie, do wszystkich tych serwisów tak muzykę, ale żeby tam dodawać muzykę, no to trzeba akurat już tam naprawdę dobrej jakości muzykę dostarczać, i nie każdego rodzaju muzykę da się sprzedawać w ten sposób na tych serwisach. Trzeba zaproponować muzykę wysokiej jakości i jest to takie coś, że mm, trzeba też w pewien jakiś trend i nurt się wpasowywać takiej muzyki właśnie do takiego typu filmów. Czyli tak naprawdę najlepiej jest po prostu przejrzeć jaką ofertę mają te serwisy, które wymieniłem między innymi i zobaczyć w jakiej, jakich gatunkach i jakich brzmieniach to oscyluje. I to, ja się tym nigdy nie zajmowałem, ale znam ludzi, którzy rzeczywiście się coś, takim, czymś takim zajmują i to pozwala zarabiać całkiem fajne też pieniądze. I co ciekawe, no bo ta, to nie musi być tylko tam udostępniana ta muzyka, na tych serwisach. My mamy prawo do tej muzyki, więc możemy je, ją na przykład nadal wrzucać właśnie na Spotify, na YouTube i tak dalej, i tak dalej, ale... Nadal ten każdy z elementów wymaga budowania marki, bo im mamy większą markę, tym większa szansa, że sprzedamy te swoje produkty, usługi. Bo gdy na przykład nikt mnie nie będzie słuchał na tym Spotify'u, no to siłą rzeczy, jaki ja mam mieć sposób na zarobienie z tego Spotify'a? Muszę w jakiś sposób znaleźć tych odbiorców, i to jest oczywiście inny temat, na inną rozmowę, jak budować. Ja, ja zawsze bym myślał, jak, jak budować biznes. Jeżeli będziecie zaciekawieni, no to możemy o tym pogadać o tyle, ile wiem, e, jak coś takiego zrobić, jakieś moje typy. E, kolejną rzeczą, która akurat w moim przypadku bardzo dobrze się zaczęła sprawdzać, jest to edukacja. I myślę, że to jest rzecz, o której się nie myśli często, no bo myślimy muzykan, no to koncerty, sprzedaż płyt, jakieś kontrakty z. Reklamowe, ale my tu mówimy o niebyciu wielką gwiazdą. Nawet niewielką, po prostu gwiazdą muzyki, nie? To z edukacją jest tak, że nie musimy cię robić tak kanału jak ja, czy takich rzeczy, no bo nie każdy chce i, i tak dalej. Ale przecież można uczyć ludzi indywidualnie i w ten sposób zarabiać. Można otworzyć kanał, bloga, e, jakieś streamy robić, nie wiem, w jakiś różny sposób, taki jak ja chociażby robię, sprzedawać kursy na przykład, robiąc własną stronę czy przez Udemy, e, czy podpiąć się jeszcze z kimś we współpracy, bo to jest o tyle ciekawe, przynajmniej w, według mnie, że e, to pozwala nam się rozwijać też. No, bo jak muszę przygotować tak, jak na przykład ten materiał, to musiałem się usiąść i zastanowić, co ja chciałbym Wam powiedzieć, jak spiąć swoją całą wiedzę na ten temat i ją Wam przedstawić. Czyli musiałem sobie się zastanowić, e, co wiem i co może być wartościowe. A czasem, jeżeli coś wiem, że jest, ale nie jestem pewien, no to muszę sprawdzić, poszukać i pomyśleć. Hmm. Co jeszcze można? Czy, czy jest coś, czego ja nie wiem, a jest na, już ktoś wie i zagłębić dany temat, czyli też dzięki temu rozwijam się jako muzyk, jako producent, jako realizator, bo chcę dostarczać Wam jak najlepszej jakości materiały, więc przy okazji Wy się uczycie, ale ja też albo utrwalam swoją wiedzę, albo też się uczę na potrzeby tej edukacji. I można edukować właśnie indywidualnie kogoś... Yy innego. I zobaczcie, że z edukacją jest tak, że wcale nie chodzi o to, że my potrzebujemy bycia jakimś największym guru, no bo to tak jak trochę z nauczycielem na przykład matematyki w szkole podstawowej. Nauczyciel matematyki w szkole podstawowej z oczywiście szacunkiem do nauczyciela to nie jest zdobywca Nagrody Nobla na przykład albo wielki naukowiec matematyczny, tylko ktoś, kto na w miarę dobrym poziomie zna Matematykę i jest w stanie nauczyć dzieci tej matematyki. To już oczywiście abstrahując, czy, czy jest w stanie jako nauczyciel, czy się do tego nadaje, ale jakby rozumiecie, mam nadzieję, analogię, że um, nauczyciel nie jest niewiadomo, kim w kontekście tej matematyki, ale wie zdecydowanie więcej od ucznia. Szkoły podstawowej, więc jest w stanie go nauczyć. I, i tak samo można uczyć w, y, y, ludzi w produkowaniu muzyki. I to w moim przypadku bardzo fajnie działa, i zaczęło się tak naprawdę zarabianie takie sensowne na muzyce od tego, i nie ukrywam tego, więc jesteście dużym elementem tego wszystkiego jako odbiorcy kupując kursy, czy właśnie na przykład oglądając filmy. Czy słuchając tego podcastu, chociażby, co prawda na Spotify, za słuchanie podcastów się nie zarabia bezpośrednio, ale to jest rzecz, która ma niebywały potencjał i jest często lekceważona, nie myśli się o niej. Także zastanówcie się, że to też jest kolejny sposób na zarabianie na muzyce. I to przechodzę teraz płynnie do tego, co, do czegoś. A, a, to może miałbym na przykład podać e, jakiś, jak to może wyglądać. W moim wypadku to tak naprawdę edukacja jest 70% może zarobków w konsekwencji e, muzyki szeroko pojętej jak dla mnie w tym momencie. E, I przykładowo jak była premiera kursu FL Studio 20 od podstaw... To było marzec, kwiecień, jakoś tak. Nie zapisałem sobie, no, ale może maj nawet, no, ale nieważne kiedy. To trwała tam sprzedaż pre premierowa z 4-5 dni może tydzień 5 dni gdzieś tak. I to przyniosło dochód na poziomie 23 tysięcy złotych. Dochód, oczywiście yy, trzeba odjąć podatek, koszty obsługi itd. itd. To nie jest tak łatwe, tak żeby teraz przeliczyć, ale możecie sobie wyobrazić, jak mo, jakby jakieś tam mniej więcej możliwości zarabiania. Oczywiście, tak jak mówiłem, to wszystko samo jak nie przyszło w kontekście takim, że od razu. To wymagało budowania marki, całego live actu i, i robienia z tego jakiegoś biznesu i podejścia, co można zrobić i w jaki sposób można poszukać rozwiązań, żeby rozwijało się to jako biznes, żeby to było coś więcej niż tylko po prostu. Hmm, pasja i hobby, dzielenie się wiedzą, ale żeby dzieląc się wiedzą też móc um, zarobić na to, żeby rozwijać ten kanał. No bo zobaczcie, dzięki temu między innymi mogę mieć ładnie brzmiące nagranie, wykorzystać do tego dobry sprzęt, um, mieć dostęp do jakiegoś fajnego sprzętu, żeby to lepiej wyglądało, poświęcić więcej temu czasu, żeby przygotować wam lepsze materiały, więc to są takie win-win, bo Raczej zawsze myślę, że trzeba podchodzić do rzeczy na, kon, w kontekście w, z, w zwycięstwa dla każdej ze stron. Przynajmniej starać się dowodzić najlepsze rzeczy. I rzecz, którą ostatnio przetestowałem w kontekście też zarabiania na muzyce, to jest sprzedaż sampli, paczek brzmień, presetów do syntezatorów, czy nawet jakichś szablonów do DAW, do FLA, do Abletona, czy do jakiegokolwiek innego. DAW. I tutaj tak samo po raz kolejny trzeba mieć jakąś markę. I to naprawdę mogę wałkować bez, bez zająknięcia. No bo zaraz jeszcze przejdziemy do takiego kontekstu marki i tych rzeczy. Jak to robić? No, trzeba najlepiej postawić swój sklep do sprzedawania tego, na przykład na WordPress wykorzystać do tego darmową wtyczkę WooCommerce, e, trzeba mieć jakiś serwer, można na przykład korzystać do trzymania plików z dysków Google. Tak na początku robiłem wtedy to za darmo było przy niewielkich ilościach, bądź nie, ze 100 giga kosztuje 80-90 zł na dysku Google, albo na przykład korzystać z Amazon S3. Są to takie serwery Amazona, za których się płaci za wykorzystany transfer. One są naprawdę bardzo tanie, bardzo szybkie, bardzo je polecam, sam z nich korzystam. No ale tutaj trzeba postawić jakiś sklep, w którym będzie można te paczki sampli, brzmień, pętli czy nagrań różnych. Bo możemy przecież wziąć gitarę, jeżeli oczywiście umiemy na niej grać, umiecie sobie zagrać jakieś tam pętle i to sprzedawać. Bo. Ludzie tego potrzebują. Ja też lubię z takiego czegoś korzystać yy, i to poszerza mój, m, moje możliwości twórcze czy, czy realizację jakichś zadanych projektów, które chcę realizować muzycznie, bo na przykład. To jest dla mnie coś takiego jak korzystanie z muzyka sesyjnego. Takie mam podejście, że mogę takie wirtualne trochę kolabo z kimś zrobić. Dlatego to jest naprawdę też kolejna gałęź, o której się nie myśli, ale pewnie jak ymm, śledzicie jakichś producentów, to zauważacie, że niektórzy z nich sprzedają takie rzeczy. I w moim kontekście ja zrobiłem coś takiego, że te moje sample są za minimum 2 złote i płacisz ile chcesz. I ja wiem, z dwa miesiące temu to odpaliłem, i już w tym momencie około 3,5 tysiąca złotych udało się za, na tym zarobić mimo że ja tego jakoś mocno ani nie promuję, ani w to nie, jakoś tak nie idę i ceny są naprawdę niskie, ale zobaczcie, że to jednak ma mimo wszystko potencjał. No ale po raz kolejny to nie jest tak, że do pustej ulicy zacząłem krzyczeć, ej! Patrzcie, mam sample, tylko właśnie wykorzystałem to, co już mam jako markę, chociaż nie, nie uważam się za jakąkolwiek markę, tylko mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Że jeżeli mam na przykład. O, to jest super analogia w kontekście offline życia. Sklep na. Otwa, otw, otworzyłbym sklep z najlepszymi produktami. To byłby sklep. Wiem, że nie każdy lubi Apple, ale to mi przyszło, bo jednak wiadomo, Apple, o Huawei! o, nie, nie Huawei, tylko Xiaomi, tak? Otworzyłbym sklep Xiaomi w lesie i nikomu o nim, i, i tylko krzyczał w lesie, ej, sklep z Xiaomi, promocja tam, tysiąc złotych, taniej wszystko. No jeżeli byłby tam jakiś grzybiarz, to może by usłyszał, i może by przyszedł, a jakby nie był zainteresowany, to by nie przyszedł. I, i, a, I tak samo jest w internecie. Jeżeli mam tę ruchliwą ulicę, dajmy na to naszą Marszałkowską, czy Nowy Świat, czy Krakowskie przedmieście. To już tam na początku dużo ludzi chodzi i jest w stanie zajść, może do tego sklepu. A jak jeszcze ten sklep jest rozpoznawalny, kojarzymy z czymś, to jest jeszcze większa szansa, że ktoś celowo do niego przyjdzie. Dlatego trzeba e, myśleć o budowaniu. Może jeszcze na koniec coś tam powiem o tym budowaniu, żeby nie zostać takim gołosłownym i, i tylko sobie tutaj gadać. Także to jest kolejny aspekt sprzedawania. Teraz przejdziemy do usług takich typowo, które nadal są mocno związane z produkowaniem i tworzeniem muzyki. Wręcz jest to jakaś tam kwintesencja tego wszystkiego, czyli mix, mastering, realizacja nagrań, postprodukcja, czy wszystko, co jest związane z audio. A mamy taki fajny czas w tym kontekście, że co każdy potrzebuje jakiegoś audio: czy to w filmie, do to reklamy, czy to jakąś muzykę. Czy ktoś chce coś zmiksować, zmasteringować, a może nagrać? Oczywiście, żeby nagrać, to my musimy mieć jakieś studio, ale nawet często nie, nie musimy mieć wielkiego studia, żeby już zacząć na przykład tam ziomalą z osiedla nagrywać wokale ym, za 50 zł z realizacją. Nie zacząć od tego, no, tylko oczywiście nie na mikrofonie do Skype'a za 10 zł, no bo to to. Raczej lepiej hobbystycznie za darmo się uczyć. E, czyli można e, miksować i robić masteringi komuś. E, I co fajne, że w epoce internetu przecież nie musimy robić tego sąsiadowi. Możemy się ogłaszać na grupach, na Facebooku, ale można też sięgnąć po, poza Polskę jeszcze szerzej. Na przykład skorzystać ze strony Fiverr przez 2r.com. I tam dać swoje ogłoszenie razem z portfolio, że robimy mix, robimy mastering. I tu widzicie po, widzicie po raz kolejny. I mamy fajniejsze portfolio, że ktoś może zobaczyć, o tak on miksuje, przed, po, podoba mi się to, no to może skorzystam z jego usługi. A jeszcze jeżeli mamy jakąś e, pocztę pantoflową, czyli właśnie tę markę, to ktoś powie, hmm, robiłem u niego mix. Było naprawdę jestem bardzo zadowolony były to dobra cena jakość cena super idealnie super współpraca nie wypracowaliśmy to czyli im częściej konsekwentniej to robię robię miksy masteringi i buduje klientów i buduję markę że robię to dobrze no to mogę zacząć żądać coraz więcej pieniędzy, czyli podnosić swoją marżę, bo tutaj skalę ciężko jest podnosić w tym kontekście, no bo nie zrobię 100 miksów dziennie, no bo po prostu czasowo nie wyrobię, mam jakiś ograniczony limit czasowy. Ale tutaj, żeby zacząć zarabiać więcej, trzeba podnosić marżę. A żeby podnosić marżę, to po, no, trzeba być po prostu lepszym, uczyć się rozwijać, rozwijać, muszę popić, sorry. O, od razu lepiej będzie mi się mówiło. Wybaczcie za, e, za to. Czyli będę się rozwijał, inwestował w sprzęt i w tym podobne rzeczy, ale też jakąś reklamę. Tylko zobaczcie, jak jest z reklamą. Jeżeli ja się bym teraz e, zareklamował, wyobraźcie sobie taką sytuację. Wchodzicie na Facebooka, wyświetla się Wam reklama. Mix, mastering, ale nie wiecie kto to. Klikacie. No, będzie ciężko, musicie zobaczyć z 10 razy, z 20. Podobno 7-8 razy trzeba zobaczyć reklamy, żeby zareagować. Ale tym bardziej, gdy kogoś nie znamy, to wymagało będzie więcej czasu. Dlatego trzeba budować jakąś markę i rozpoznawalność w tej swojej gałęzi. Wtedy będzie nam po prostu łatwiej. Możemy realizować nagrania, miksy, masteringi, ale też jest różnego rodzaju postprodukcja, na przykład podcastów audiobooków, lektorów do filmów i to też przecież kosztuje pieniądze. Nie dajmy się robić na coś takiego, że hej, zrobisz mi ziomuś, to, to będziesz miał do portfolio czy coś. Nie. Jeżeli to już potrafimy robić, no to mówimy konkretną stawkę i nie, nie, nie robimy za darmo, no chyba, że ziomalowi, no to wiadomo, zupełnie inna kwestia, ale no, po prostu trzeba, trzeba się e, odpowiednio wyceniać, oczywiście nie przesadzać i brać za swoją pracę pieniądze. Bo czym się ta praca różni od na przykład fryzjera, od kosmetyczki? Nie wiem, dobra, to głupi przykład, pewnie mało z Was tu chodzi do kosmetyczki, chociaż wiem, że kobiety też słuchają tego, ale kobiet jest tutaj około tylko 5-7% według statystyk. Ciekawe, dlaczego tak jest, że tutaj sami faceci taki bardzo męski kanał się zrobił. Bardziej może niż motora, motoryzacyjny by się okazało. Czy na przykład taksówkarz. No każdy bierze pieniądze za wykonaną swoją pracę. Oczywiście, jeżeli fryzjer dopiero się uczy od tygodnia, no to raczej nie weźmie za to pieniędzy, bądź bardzo mało adekwatnie do tego, co potrafi zrobić. Oczywiście są takie rzeczy pewne, jak granie imprez jako DJ, ale to jest na tyle. O, ale ktoś przejechał tak samochodem, że może i wy to słysze, słyszycie teraz. No to właśnie a propos męskich kanałów, yy, samochody, ale to też jest jakiś pewnie stereotyp. Czyli można grać imprezy jako DJ, to jest chyba dosyć oczywiste, więc nie będę tego ani rozwijał, a, ani też nie mam za bardzo do powiedzenia nic w tej kwestii, bo się na tym aż do, za bardzo nie znam. Kolejna rzecz to ghost pro, bycie ghost producerem. I to też jest w miarę sensowna rzecz w kontekście zarabiania na muzyce. Polega to na tym, że robimy komuś muzykę, sprzedajemy tę muzykę i prawa do tej muzyki komuś, oczywiście za odpowiednie pieniądze, i on podpisuje się pod tą muzyką, pod swoim imieniem. Na przykład bym ja zrobił muzykę i dał, nie wiem, nie wiem, kto korzysta z usług, dajmy na to, niech to będzie DJ Tiesto, w ogóle nie wiem, czy on jeszcze gra, ale to nieważne. I on by się podpisał jako DJ Tiesto, ale to on by nie zrobił tej muzyki, tylko ja bym ją zrobił, ale oczywiście podpisując odpowiednie umowy, on by korzystał z tej muzyki jako z własnej, tak teoretycznie. I tu właśnie po raz kolejny Marka. Ja taką samą muzykę, gdybym wypuścił, nikt bym mógł nie słuchać, albo jakaś stosunkowo nieduża grupa ludzi moich fanów. To mogło być tysiąc, dziesięć, piętnaście, nie wiem, ileś tam tysięcy na przykład, nie? Ale gdy już jest napisane DJ Tiesto, czy tam nie wiem, kto jest teraz na topie, ale zostajemy nawet przy nim, to od razu. Ten sam utwór ma dużo więcej wyświetleń. Może jest, to nie jest już na topie, chociaż nie wiem, bo to nie jest mój gatunek, ale tak mi się jakoś on wy, wyjął z głowy. To będzie miało to wyś więcej wyświetleń. No, marka, to jest właśnie to, o czym ciągle powtarzam. Czyli, dobra, powiedziałem streaming, powiedziałem e, sync licensing. E, to, to jest spoko rzecz. No, i oczywiście crowdfunding, Patronite, nigdy nie korzystałem, ale to też jest już raczej obecnie dosyć znane. I zobaczcie. A dobra, no może powiem co to jest, nie? bo też może nie każdy wie. No to polega na tym, że robimy zbiórkę pieniędzy na coś od naszych fanów. Przede wszystkim od fanów, no bo kto przypadkowy tak naprawdę wpłaci pieniądze jakiemuś artyście, jest to nikła szansa. Po raz kolejny się to potwierdza. No bo wyobraźcie sobie taką sytuację. Widzicie, że ktoś, kogo kompletnie nie znacie. Ani nie jest to wasz kolega, ani nie słuchacie jego muzyki zbiera na, na przykład nagranie teledysku. Wpłacicie? No nie. Czyli na przykład Patronite, czyli taki serwis, w którym co miesiąc. Yy, fani zobowiązują się do płacenia jakiejś kwoty, artyście, twórcy, na przykład 10 złotych co miesiąc i niech to będzie 100 osób, no to już mamy 1000 złotych miesięcznie płacone przez fanów. I oczywiście ci fani mogą w zamian coś dostawać. Czyli zapłacilibyście kogoś, kogo nie słuchacie, czy kogoś, kogo nie oglądacie? No prawdopodobnie nie. Dlatego po raz kolejny, żeby wykorzystać takie formy, trzeba zbudować sobie bazę odbiorców. I i już tak nawet w pewnym sensie zmierzając do pewnej klamry tego, tej części, tego, co chciałbym wam powiedzieć, to wcale nie jest tak, że to muszą być ogromne liczby ludzi, żeby już zacząć to monetyzować. Może od razu nie uda nam się e, doprowadzić do tego, żeby były to bardzo duże pieniądze. Oczywiście dla każdego, co innego to znaczy. Tylko takie pieniądze, które pozwolą nam się utrzymać na takim poziomie, jakim byśmy chcieli. Nie trzeba wcale mieć na przykład 100 tysięcy odbiorców. Jak mi się zaczęło udawać zarabiać, to was tutaj było może około 6-5 tysięcy osób odbiorców mojego kanału. Czyli to nie, był, to nie jest dużo. Oczywiście wtedy były to stosunkowo mniejsze pieniądze. Zgadza się, ale to nie było tak, że to było was tutaj bardzo dużo. Oczywiście teraz jest zdecydowanie więcej i to inaczej wygląda, i inaczej można pewne działania podejmować w kontekście ja mówię, cały czas tylko i wyłącznie kanału. Czyli cały czas trzeba konsekwentnie budować, bo nie ma czegoś takiego, że Coś się samo weźmie. Oczywiście, wiadomo, znamy takie historie, że ktoś miał łódź szczęścia i gdzieś tam nagle wypłynął, ale też, mimo wszystko, nie znamy jego wcześniejszej historii i skąd się to wzięło. I raczej na to nie warto liczyć, tylko na konsekwentne, cierpliwe budowanie swojego małego imperium ale własnego. Czyli nie można odpuścić czegoś takiego, że o, to zrobię jeden utwór i od razu wypłynę. Nie, czasem trzeba zrobić ich 20 i tak wiecie, stopniowo rosnąć w górę. 10 subskrypcji, 15, 20, po miesiącu 100, po dwóch miesiącach 200, po roku może będzie 1000, a może będzie 10 tysięcy, może po, po dwóch latach będzie ich 100 tysięcy, no nie wiadomo, ale trzeba by było regularnie, konsekwentnie po pierwsze się rozwijać, dostarczać usługi, czy właśnie te produkty w postaci muzyki. Dbać o jakąś tam mm, więź z klientami, to brzydko brzmi często klientami bardzo poważnie, z odbiorcami, z fanami, ale w konsekwencji, no jest to jakiś rodzaj takiego klienta. Może wiem, że takie podejście brzmi dziwnie w kontekście muzyki, ale chciałbym, jakby tak biznesowo to troszeczkę opisać, żeby jakieś e, powiedzieć, że tak naprawdę nie ma czegoś takiego się bać, że o, mam źle, bo podchodzę do tego za bardzo biznesowo. Oczywiście. Raczej też nie fajnie jest, przyznacie, robić coś tak typowo na siłę, bo to nie uda się po prostu. Trzeba robić, wierzyć w to, co się robi i szukać rozwiązań. Czyli patrzcie, tak jak mówiłem, albo marża, albo skala. Konsekwentne rozwijanie biznesu i docieranie nie to, że do byle kogo, tylko do tych ludzi, do których potrzebują naszych usług. Czyli nie ma sensu docierać na przykład do. Hmm, Gospodyń domowych z miksem, no bo ich to nie interesuje. Czy na przykład z bitami do wokalistów, którzy nie potrzebują bitów, bo robią muzykę na przykład popową i nie potrzebują bitów hip hopowych. Dostarczamy je raperom, ale jak robię na przykład oldschoolowe e, bity to to nie będę przecież pisał e, na prawdopodobnie, nie wiem, do Young Multiego, nie? Na przykład. Przecież pewnie nie każdy go uznaje za rapera, ale co z tego, nie? W sumie co to ma za znaczenie? Kto jest kim, nie? Ale jakbym wiecie, rozum, mam nadzieję, że rozumiecie e, ten tokt mój przynajmniej, rozumowania. Albo na przykład bym e, Chciał dostarczyć rokowy podkład właśnie raperowi. Oczywiście on może by tego potrzebował, ale tak, żeby wysłać mu ich 100, to prawdopodobnie on nie będzie tego potrzebował, więc jest to złe dopasowanie usługi do klienta. Czy tak samo na przykład nie będę sprzedawał paczek sampli właśnie raperom, bo ich to prawdopodobnie nie interesuje. Nie? Czy nie będę edukował kogoś, kto się nie chce rozwijać w muzyce, bądź kompletnie nie jestem w stanie go nauczyć, no bo albo on chciałby się uczyć, jak robić, nie wiem, taką muzykę, na której ja się nie znam, no to po co będę go uczył? I tak samo nie ma sensu, na przykład, promować się swojej muzyki wśród producentów, bo to jest noszenie drewna do lasu, a czasem zauważam, że niektórzy tak robią a trzeba po prostu znaleźć swoich odbiorców na te usługi. I na wiele tych rzeczy są ludzie. Wcale nie trzeba mieć tego wszystkiego w dużych ilościach, naprawdę. Oczywiście hmm, im więcej, tym lepiej, ale nie zawsze, bo wtedy możemy stać się zbyt masowi i stracić to coś. A może nie? Także. Mam nadzieję, że będziecie budować i rozwijać swoje marki muzyczne, swoje brandy i będziecie trafiać na, na jak naj nie, może to źle, bo chciałem powiedzieć, że jak na jak najmniej przeszkód. Dobrze jest trafiać na dużo przeszkód, ale ich się nie bać i przez nie przeskakiwać, serio. Bo ja w kontekście tego, że mogę robić to, co robię, miałem bardzo wiele przeszkód, i te wszystkie przeszkody nauczyły mnie bardzo dużo. Także nie bójcie się przeszkód, jeżeli się pojawiają, tylko wręcz szukajcie rozwiązań, jak te przeszkody pokonać. I właśnie przeszkodą jest często brak pieniędzy z muzyki. Znam to. Ojejku, aż mnie tutaj. Oczywiście znam to, ale można sobie z tym poradzić. I doprowadzić do takiej sytuacji, że ta przeszkoda, się zmniejszy i jej nie będzie, bo będziemy w stanie zarabiać. Jakoś to może brzmi już tak bardzo um, bardzo zawile. To, co zaczęłam, aż się sam zakręciłem. Ale widzicie, tych sposobów jest naprawdę stosunkowo dużo i życzę Wam tego, żebyście odnaleźli w tym roku możliwości i sposoby na zarabianie na muzyce i żebyście w 2015 w drugim roku, co ja gadam, w 2020 roku, 30 grudnia bądź 31 grudnia, powiedzieli sobie, to był dobry rok. It was a good year. Było lepiej. Oczywiście nie chodzi o to, żeby się zapracowywać za pieniądze, bo pieniądze to tylko jeden z naszych elementów życia. I chciałbym jeszcze na koniec Wam powiedzieć, że piszecie do mnie, kiedy będzie kurs mocy akordów. Miał być on jeszcze w zeszłym roku. Mówiłem, że będzie w grudniu, a może i nawet w listopadzie zapowiadałem, ale pewne rzeczy spowodowały, znaczy to, że nie miałem po prostu czasu, bo inne projekty na głowie miałem, np. drugi podcast Drewniane Kwiaty, i tutaj pewne zmiany w studiu e, i prace nad muzyką że premiera tego kursu będzie jeszcze w styczniu i jeżeli ktoś planuje jakieś zakupy kursów, to po poczekajcie na premierę kursów, bo zaraz będzie tutaj nas 50 tysięcy na kanale, co jest niesamowitą liczbą i szykuję jakieś takie fajne rzeczy krótkie związane z kursami, z promocjami i też pojawi się kurs Moc Akordów na te 50 tysięcy subskrypcji, także możecie się przyłączyć do tego, subskrybować. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka możecie mnie śledzić też na Instagramie jeżeli nie chcecie przegapić żadnego odcinka Piotr Białasiewicz pbialasiewicz instagram a ja się chciałbym e, z wami pożegnać i zaprosić do poprzednich filmów i mam nadzieję że widzimy się za tydzień miłego dnia trzymajcie się ciepło